Miał pomóc w zniszczeniu Polski, ponad 300 lat leżał na dnie morza, a naukowcy złożyli go niczym klocki. Dziś stanowi największą atrakcję w Szwecji. W muzeum stworzonym specjalnie dla niego zdają sobie z tego sprawę, że niebawem zniknie. Jaka jest historia wazy słynnego okrętu wojennego, o którym mówię, co znaleziono w żołądkach odnalezionych ludzi i jak to się stało, że poszedł na dno? Wasze muzeum to absolutna konieczność. Trzeba to zobaczyć chociażby dlatego, żeby uzmysłowić sobie, jak wielki okręt wojenny widzimy. Ale to nie tylko to, to również cząstka historii naszej, bowiem ten okręt miał płynąć do Polski. Bo choć wszyscy słyszeliśmy o potopie, to nie każdy pamięta, że wcześniej prowadziliśmy ze Szwedami jeszcze dwie wojny, a waza miał być symbolem szwedzkiej potęgi. Król Gustaw II Adolf nadał mu nawet swój przydomek, czyli wazę. Gdy w 1628 roku zwodowano go na Bałtyku, konstruktorzy nazywali go niezatapialnym. Jak na ironię, zatonął w trakcie dziewiczego rejsu. Cała konstrukcja budowana pieczołowicie przez lata poszła na dno, a wraz z nią 30 dusz próbujących się jeszcze ratować. 150 osób było łącznie na tym okręcie, większość się uratowała, ale co z okrętem i kosztownościami? One były w środku, okręt w środku morza, na głębokości 30 metrów mniej więcej, w tym broń, armaty, złoto, pieniądze. O tym, że na dnie morza jest wiele do odkrycia, wiedziano przez ponad 3 wieki, choć nie wiedziano, gdzie dokładnie. Dopiero w latach 60. udało się określić dokładnie, gdzie jest i podjęto próbę, żeby go wydobyć. Był tam ponad 300 lat, na dnie. No i zaczęto go wyławiać. Polecam wam film, który można obejrzeć po angielsku, który obrazuje, jak wyglądały te prace, jest cały dokument filmowy. Lecz to pieczałowita robota i to, że odnaleziono ten okręt niemal w nienaruszonym stanie, to już było czymś. Wszystkie elementy były idealnie do siebie dopasowane. Nawet jeżeli coś się zgubiło w trakcie ferworu ucieczki, jeżeli coś było gdzieś w innym miejscu niż mogłoby się zdawać, to później, kiedy rekonstruktorzy znajdowali nawet drobne cząstki, to one nadal były w na tyle dobrym stanie, że można było je dopasować i nadal były idealne. Wydaje mi się, że stąd był taki fenomen Ikei w XX wieku, bo już Szwedzi wtedy, w XVII, wiedzieli, jak wszystko skonstruować. No, co jak co, uczą się na błędach. Przez kilka lat wydobywali, osuszali i konserwowali kawałek po kawałku. Co imponujące, waza ma do 98% oryginalnych części. Tak, 98%. Konstrukcja mająca niemal 70 metrów długości i ponad 50 wysokości została odtworzona prawie w całości z oryginalnych części, ale w środku znajdowało się jeszcze więcej. Czaszka, kawałek szczęki, nieźle zachowane zęby, badano w jakim są ogólnie stanie, ale mówiłem wam o tym, że znaleziono okręt w morzu. Okej, w okręcie były armaty, byli też ludzie, ludzkie szczątki, a w ludziach, no właśnie, to może niektórych obrzydzić, więc od razu ostrzegam. W tym mule zachowały się na tyle dobrze szczątki, że naukowcy potrafili określić nie tylko co ci ludzie mieli w żołądku, czyli co jedli, jakie danie było ich ostatnim. Nie było to zbyt wartościowe jedzenie pod względem witamin, zresztą trzeba tutaj przypomnieć, że o witaminach wtedy nie słyszano, ale nawet fragmenty mózgu w czaszkach tych, którzy zginęli. Szczątki nawet teraz pozwalają naukowcom poszerzyć wiedzę o tamtych czasach. Mało tego, pokazać, jak ci konkretni ludzie wyglądali. Jakich noży używali, jakich łyżek, jak wyglądają ich szczątki, to są tylko zdjęcia. Tylko zdjęcia, więc znowu ostrzegam, żeby nie było, że nie ostrzegałem. Szczątki tych ludzi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, przynajmniej kilkanaście. Niektóre starają się zrekonstruować na tyle, żeby móc wiedzieć nie tylko o tym mózgu, o którym wam mówiłem, nie tylko o żołądku, czyli co jedli, ale również o tym, na jakie choroby musieli się leczyć, jeżeli w ogóle o nich wiedzieli, bo niektórych z pewnością nie. No ale jeżeli można było określić po zębach,
czy mieli próchnicę, awitaminozę, czy złamane biodra w wyniku wcześniejszych zdarzeń, to to dzisiaj się robi. I ciągle te prace trwają, żeby dowiedzieć się o tych osobach będących na miejscu choć szczyptę więcej. A do tego nawet mała łyżka nadaje się idealnie. Ja to może was przerazić, to też będę ostrzegał. Człowiek, który zginął i było wiadomo, że był na morzu. Johan miał 45-50 lat i miał tylko 1,60 m wzrostu. Był normalnego wzrostu w tamtych czasach. Ludzie, którzy mieli poniżej 1,50 m, już byli traktowani jak konusi, czyli tacy maleńcy, ale ktoś, kto miał 1,60 m, był wzrostu normalnego. Ktoś, kto miał 1,70 m, już był uważany za wysokiego. Dzisiejsze standardy, patrząc na TikToka czy Instagrama, kobiety mówią, nie, mężczyzna zaczyna się od 1,80 m. To co by powiedziały, kiedy by spotkały w tamtych czasach, jeżeli można było się w ogóle przenieść, mężczyzn, którzy raczej tyle nie mieli, a ktoś, kto miałby 1,80 m, byłby uważany naprawdę za giganta. Krok po kroku prace rekonstrukcyjne. Jak z czegoś takiego, wyostrzę trochę, udało się osiągnąć kolejne efekty, żeby dojść do takiego efektu. Posłuchajcie, będę wychodził, schodził z ostrości. Jest takie dudnienie, a za chwilę, mam nadzieję, że ktoś się odezwie, powinien. Słyszycie to? A, to jest fascynujące. Jest tu bardzo ciemno, żeby można było się skupić przede wszystkim na dźwięku, ale chodzi o to, że Szwedzi nie wiedzą, jakim o szwedzkim mówili ludzie w XVII-XVI wieku. Lecz dzięki badaniom i znalezieniu napisów będących w środku paru rzeczy, które zostały napisane przez tych ludzi albo napisane przez innych, ale które były na tym okręcie, udało się zrekonstruować, zinterpretować język, jakim się posługiwali. Rzecz jasna, my pewnie jako Polacy żadnej różnicy nie widzimy, ale Szwedzi mogą już zrozumieć. Pytanie tylko, to mnie zastanawia, czy dzięki zbadaniu przełyku kości da się określić za pomocą języka, jak mogli niektóre rzeczy wymawiać. To obrazowałoby, jak bardzo mocno technika poszła do przodu. Klagad av en båtsmans hustru att ha förskjutit hennes man i sjön. Okręt zachował się w fantastycznym stanie dzięki warunkom, w jakim się znajdował. Wysokie zasolenie, brak tlenu i słońca pozwoliły przetrwać mu niemal w nienaruszonym stanie. Ale co, gdy pojawił się już na powierzchni? Jedyne miejsce, gdzie jest trochę światła, no to rzućmy światło na to, na co zwykle patrzą ci naukowcy. Na pracę konkretne, spięcie wszystkiego. Ale to jest ciekawe. O, akurat się pojawiło. Taki statyw rodem z geodezji, który często kojarzymy. Też pan, który strzelał latarką w konkretne miejsca, nie bez powodu. To jest na tyle dokładne i na tyle skrupulatne, że można określić, czy w okręcie coś się dzieje i określić, czy cokolwiek w nim poruszyło się choćby o milimetr. Nawet palcem nie mogę tego pokazać. Żeby zweryfikować, czy z wazą dzieje się cokolwiek złego w najmniejszym, na grubość włosa elemencie. O tak, to dosłownie jest IKEA, tyle że z XVII wieku. Takie puzelki, które trzeba było złożyć i nawet po 300 latach można było je złożyć z powrotem. Czyli te szwedzkie rzeczy faktycznie są bardzo mocno przemyślane. Tak to budowali,
Tak to robili. I gdzieś na tym etapie musiał pojawić się błąd, który doprowadził do tragicznego w skutkach wypadku. A wtedy jeszcze nie znano dokładnych obliczeń, więc robiono to na oko. A jak na oko, to czasami jest spoko, ale nie w tym wypadku. Jak trochę zawiało, to ten okręt się przechylał. I powinien wrócić do tego momentu. Jak się by przechylił w tę stronę, no to tak samo. Do przodu, do tyłu raczej wiatr go pchał lub cofał. To nie miało znaczenia. Ale tu, jak zawiało, to już nie potrafiono go zbalansować. No i jak poszedł na dno, to... Ja na nauce to się nie znam. Ale znam kogoś, kto się zna dużo lepiej niż ja. I muszę tej osobie przekazać głos. Proszę bardzo. Ale to jest chyba najbardziej fascynujący fragment tej wystawy i tego muzeum, czyli taki bardzo skupiony na nauce i na badaniach naukowych. Jak właściwie zachować tak wielki obiekt, jakim jest statek? PEG, czyli politlenek etylenu. Jest to środek, który możecie, nie wiem, może kojarzyć, jeżeli czytacie składy kosmetyków. On się znajduje często w kosmetykach, w kremach, w szminkach. Daje właśnie połysk. W tym momencie statek Waza ma 50 ton tego politlenku etylenu. Jakie są właściwości PEG-u? No bo przecież skoro jest wykorzystywany przy konserwacji i przy zachowywaniu takich wielkich obiektów drewnianych, to przecież jakieś zastosowanie musi mieć, w sensie jakąś regułę działania musi mieć. PEG jest bardzo mocno higroskopijny, więc wypiera wodę z komórek, w tym przypadku są to komórki drewna, i w taki sposób właśnie zachowuje dany obiekt w dobrym stanie. Pamiętajcie, woda to gnicie. Tlen, woda i światło dają życie, ale temu, co umiera, życie zabierają po śmierci tam, jakkolwiek to brzmi. Kawałek chleba, który ma 21 lat w stanie nienaruszonym. Nie ma wilgoci, nie ma tlenu, nie ma praktycznie światła. Tu dlatego to muzeum jest takie ciemne, żeby można było zobaczyć ludzkim okiem swobodnie, ale żeby to światło słoneczne w gruncie rzeczy nie zabierało tych wszystkich właściwości wazie. I tlen, który sprawia, że no, można oddychać, powoduje, że wszystko by gniło. To jest w miarę suche, zakonserwowane, bez dostępu światła, wody, etc. Tak jak ten chleb, który pokazałem. A jeszcze napisali, Szwedzi są pragmatyczni, jak często wspominałem, że nie jeść. Jakby komuś w ogóle przyszło to do głowy. Wystarczy spojrzeć na wazę, by uzmysłowić sobie, że nie był tylko okrętem użytkowym. Miał swoimi zdobieniami przyćmiewać wszystkie inne obiekty. Stąd ponad 700 rzeźb. Szwedzki herb. Rzeźb, co nie miara. Najdrobniejsze szczegóły też są za mną. Rekonstrukcje tych rzeźb, które są tutaj, pokazane tutaj. Jak były w rzeczywistości. Owszem, może zabrało czerwienie, biel, niebieskie kolory, lecz nie zabrało samego tego, co było na okręcie. I to jest w tym najbardziej fascynujące. To, o czym mi powiedziała Patrycja, ja o tym nie czytałem, ale to też jest na tyle intrygujące, jak Szwedzi potrafią do wszystkiego podejść z drobinkami i od tych drobinek warto się odbić, żeby dojść do tego, że wszystkie rzeźby miały swoje kolory. Trzeba było zbadać pod mikroskopem, gdzie te kolory mogły się znajdować. Każdy najdrobniejszy fragment okrętu sprawdzono pod względem nie tyle nawet konstrukcyjnym, ale właśnie kolorowym. Żeby było widać, jak świetnie był ten okręt przemyślany pod kątem artystycznym. Tak wyglądał na samym początku. Czerwienie, piękne kolory lwów, żółte akurat tutaj, ale paszcze, może będzie widać, ich paszcze są czerwone i nawet tam w odległości widać na niektórych lwach, że one wciąż są czerwone, nie straciły swojego koloru, może tego akurat nie zabrało. Pływające dzieło sztuki, tutaj w tej formie mniejszej. Lecz Szwedzi wiedzą też jedno, że waza nie będzie trwała wiecznie. Ten okręt, mimo że rekonstruowany, dba się o niego niesamowicie. Tutaj zresztą pan sprawdza, zapalił światło przed momentem, żeby oczywiście wszystko sprawdzić. O, w tym momencie świeci latarką, sprawdza
czy nie doszło do nowych zniszczeń. O, nawet niemalże pod kamerę pokazał kciuk. To powoduje, że jak najdłużej utrzymują go w stanie, który się nadaje do użytku, do zwiedzania. Miejmy nadzieję, że tak będzie, więc bierzmy się kochać i odwiedzać wazę, póki jest, bo za parę dziesiąt lat może już w tym stanie nie być, nie istnieć. I co my wtedy poczniemy? A to jest chyba najciekawsza atrakcja, którą widać w tym szwedzkim mieście, bo pozostałe nie robią aż takiego wrażenia. I to jest must be, must have. Czy jak tam mówić po angielskiemu, bo po szwedzkiemu, to ja nie umiem. No i ważna informacja dla wszystkich zmarzluchów. Jak ktoś nie lubi marznąć i jakikolwiek chłód go paraliżuje, to w wazie musi wziąć ze sobą jakiś sweter, cieplejszą koszulę, bo tu jest 18-20 stopni. Wszystko, by okręt się dobrze konserwował i nie niszczył. Wszystko jest robione pod niego i bardzo dobrze, że nie odwrotnie.